Cześć, ja mam na imię Marcin i witam Was w kolejnym krótkim poradniku z programu Photoshop. Dzisiaj zaprezentuję Wam, jak wyostrzyć nasze zdjęcie, jak dodać trochę detali do naszego zdjęcia w najlepszy i niedestrukcyjny sposób. Jak widzicie, to zdjęcie zdobyłem je ze strony Pont5, która dosyć sporo mi pomogła ze zdjęciami stokowymi. Udało mi się znaleźć to naprawdę dobre zdjęcie z włosami dookoła twarzy, niezbyt mocno wyretuszowane, dzięki czemu ten efekt naprawdę będzie bardzo dobry. Na samym początku musimy zduplikować nasze zdjęcie i pierwszą warstwę nazwę tutaj rozmycie, pierwszą kopię, następnie zduplikuję to ponownie i nazwę to. Highpass. W tym wypadku niestety nie znam tutaj odpowiednika polskiej nazwy, a sam nie, nie jestem w stanie przetłumaczyć uh, Highpass. Uh, także mamy tutaj niestety tą różnicę w tłumaczeniu i zacznijmy od rozmycia. Kliknijmy filter, następnie blur, czyli rozmycie i wybierzmy gaussian Blur. Ja mam tutaj ustawiony radius na 12 pikseli, natomiast trzymajcie się tego około 10 pikseli, nie odbiegajcie więcej niż 15 pikseli, bo efekt po prostu nie będzie zbyt dobry. Także 10 pikseli będzie bardzo tutaj uniwersalne, ja sam zmienię to na 10 pikseli może. Następnie przejdźmy do warstwy o nazwie high pass, ponownie wybieram filter, other i wybieram high pass. Pamiętajcie, kiedy ustawiamy tutaj high pass, kiedy ustawiamy ten radius, nie odbiegajmy z pikselami od e, tej warstwy z rozmyciem. Także jeśli wcześniej ustawiłem 10 pikseli, tutaj ustawię również 10 pikseli, a następnie zmienię tutaj tryb mieszania, czyli blending options na linear light. I jak widzicie to zdjęcie jest dosyć mocno wyostrzone, ale czasami nie wygląda to dobrze, może nie chcemy wyostrzać tutaj całego zdjęcia, dlatego te dwie warstwy umieszczę w grupie. Jeśli pracujemy na Macu, wciskamy Command i literę G. Natomiast jeśli pracujemy na Windowsie, wciskam Ctrl i literę G. Umieszczam to w grupie. Nazwę tą grupę Wyostrzenie. Dodam Layer Mask, tutaj nową warstwę, i zmienię. Odwrócę ten kolor z białego na czarny, czyli ja pracuję na Windowsie CTRL i I, jak invert. Jeśli pracujemy na Macu jest to Command i I. Wybieram kolor biały, wybieram pędzel, taki dosyć duży rozmiar, tutaj miękki, kształt tego pędzla. Ja tutaj mam krycie ustawione na 70 pikseli, by zachować nieco większą kontrolę. Tutaj możemy jeszcze zmienić to krycie na 80 pikseli w grupie, jeśli ten efekt uważamy za silny, i po prostu pomalujmy te miejsca, które chcemy, by zostały wyostrzone. Ja tutaj w tym wypadku chcę wyostrzyć oczy, oczywiście, usta i włosy dookoła twarzy. Da to naprawdę ciekawy i genialny efekt. Także spójrzmy, jak to wyglądało przed tym, a teraz po tym drobnym wyostrzeniu. Przy tym subtelnym wyestrzeniu, tak e, to wygląda. Także, jak widzicie, jest to bardzo e, dobra metoda, bardzo szybka metoda, niedestrukcyjna i idealnie pasuje do większości zdjęć. Dzięki za oglądanie. Pytania oczywiście w komentarzach. A już niedługo kolejne wideo. Dzięki.